debata o sytuacji na Białorusi. Musimy znaleźć odwagę. Represje władz Białorusi wobec pokojowych demonstrantów muszą się skończyć, a zaangażowanie Rosji nie przybliża do rozwiązania kryzysu. Wszelkie próby ingerowania przez Rosję w sytuację będą wymagały reakcji Unia Europejska, przekonywali uczestnicy debaty w Parlamentu Europejskiego o kryzysie na Białorusi. Szef delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unia Europejska-Rosja, europoseł Ryszard Czarnecki PiS, który był współorganizatorem debaty, ostrzegał, że kryzys białoruski może być czynnikiem destabilizacji w regionie, dlatego ważne jest, aby Unia Europejska była zaangażowana w jego rozwiązanie. Niepodległość i suwerenność Białorusi muszą być respektowane, powiedział, dodając, że prawa Białorusinów do wolności wypowiedzi i pokojowego demonstrowania muszą być zagwarantowane, a represje władz wobec pokojowych demonstrantów muszą się zakończyć. Potrzeba wywierania międzynarodowego nacisku. Stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś przypomniał, że z inicjatywy Polski w sierpniu odbył się nadzwyczajny szczyt unijnych przywódców w sprawie sytuacji na Białorusi, a także poświęcona temu tematowi wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych. Stosunki między Unią Europejską a Białorusią mogą się w pełni rozwinąć tylko wtedy, gdy przestrzegane są prawa człowieka i zasady demokracji. Niestety, ponieważ władze Białorusi kontynuują represje wobec pokojowych demonstrantów, istnieje potrzeba wywierania międzynarodowego nacisku na natychmiastowe powstrzymanie się władz białoruskich od przemocy i uwolnienie wszystkich więźniów podtrzymywanych z powodów politycznych, powiedział. Przypomniał, że Unia Europejska rozpoczęła pracę nad sankcjami wobec osób odpowiedzialnych za fałszowanie wyników sierpniowych wyborów prezydenckich na Białorusi i za represje oraz zapowiedziała zwiększenie wsparcia dla obywateli Białorusi. Sadoś jednocześnie wskazał, że zaangażowanie Rosji nie przybliża Białorusi do pokojowego rozwiązania kryzysu. Wręcz przeciwnie, Kreml wywiera presję polityczną na Mińsk i podejmuje działania hybrydowe w celu wzmocnienia swojej pozycji i osłabienia białoruskiej opozycji. Ingerencja zewnętrzna, bez poszanowania demokratycznej woli narodu białoruskiego, będzie naruszeniem prawa międzynarodowego. Powinniśmy jasno powiedzieć, że jakiekolwiek próby ingerencji krajów trzecich w wewnętrzne sprawy Białorusi nie mogą zostać zaakceptowane i będą wymagały odpowiedniej reakcji, podsumował. Dwaj ostatni dyktatorzy w Europie, działacz rosyjskiej opozycji Władimir Karamurza, wiceprezes Fundacji Wolna Rosja, wyraził wsparcie, solidarność i podziw dla Białorusinów, którzy protestują na ulicach od wielu tygodni i doświadczają brutalności reżimu. Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenka, są ostatnimi dwoma dyktatorami w Europie. Pomimo personalnych animozji, są od siebie zależni, wspierają się w wielu ważnych kwestiach, tłumaczył. Jak wskazywał, zabity w Moskwie opozycjonista Boris Niemcow nazwał to, co robi Putin, łukaszyzacją Rosji, bo w swoich działaniach Putin wzoruje się, jego zdaniem, na polityce przywódcy Białorusi. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił Łukaszenka, gdy doszedł do władzy, było przywrócenie symboli z czasów ery sowieckiej. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił Putin, było przywrócenie hymnu narodowego z czasów Stalina jako hymnu Federacji Rosyjskiej, powiedział. Karamurza zauważył, że dla Putina upadek Łukaszenki oznaczałby nie tylko stratę sojusznika, ale również zagrożenie, że sam straci władzę. W logice Putina, jeśli upadnie Łukaszenka, on będzie następny, wskazał, dodając, że to tłumaczy determinację Kremla w sprawie utrzymania białoruskiego przywódcy przy władzy. Musimy znaleźć odwagę. Szef delegacji do spraw stosunków z Białorusią w Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń Lewica, również przekonywał, że klucz do rozwiązania wielu kwestii dotyczących współczesnej Białorusi stanowi Kreml. Rosja odgrywa istotną rolę w regionie. Wiemy, że więzy rosyjsko-białoruskie są bardzo bliskie, powiedział. Jego zdaniem Parlamentu Europejskiego musi być zaangażowany w szukanie rozwiązania kryzysu na Białorusi. Zapowiedział, że delegacje Parlamentu Europejskiego do spraw
współpracy z Rosją i Białorusią wydadzą wkrótce wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji na Białorusi, w którym zaapelują do Rosji o obronę demokracji, praw człowieka i praworządności w tym kraju. W debacie wziął też udział były premier Litwy Andrius Kubilius. Jak przekonywał, poparcie Putina dla Łukaszenki jest jednym z powodów, dla których białoruski polityk jest ciągle u władzy. To stawia poważne pytanie na temat nie tyle polityki Unia Europejska wobec Białorusi, co wobec Rosji. Musimy znaleźć odwagę, żeby zainicjować przegląd unijnej polityki wobec Rosji, wskazał.